Poglądam na nasze monitory. Biały dom w nocy podświetlony. Jest tutaj godzina, która to jest trzecia w nocy, szanowni państwo, ale oznacza to, że w Polsce jest godzina 8 rano. To jest program Michał Rachoń i jedziemy prosto z Waszyngtonu. Przypominam, z nami dziś komentatorzy. Jak zwykle przyglądamy się konsekwencjom i rezultatom wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie, ale jest z nami również gość polityczny Janusz Kowalski, poseł na Sejm. Dzień dobry, witam serdecznie. Były wiceminister rolnictwa, człowiek, który zajmował się przez całe lata między innymi sprawami energetycznymi, które dziś są również kontekstem tej wizyty, polityk Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, partii Suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Chciałem poprosić o komentarz do tych słów, które wypowiedział premier Donald Tusk tutaj w Waszyngtonie. Powiedział między innymi, że w trakcie spotkania pomiędzy prezydentem Joe Bidenem a polską delegacją w zasadzie była jednomyślność po polskiej stronie stołu i że w kwestiach dotyczących spraw transatlantyckich polski premier i polski prezydent mówią i mówili jednym głosem. Jak to rozumie Janusz Kowalski? Co to oznacza? I czy w istocie tak jest, że polski premier i polski prezydent w kwestiach dotyczących tych spraw w istocie jednym głosem mówią? To jest dobra informacja i sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy, który przekonuje ten rząd, rząd, który przecież tworzą formacje, które w latach 2007-2015 były zwrócone nie na zachód, tylko na wschód. Celem polityki Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego jeszcze dekadę temu była Rosja, a dziś gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i obecność wojsk amerykańskich w Polsce. I w tym sensie oczywiście te słowa, jeżeli oczywiście utrzymają się w Polsce, to jest dobra zapowiedź, chociaż nie ukrywam, że to jest moja ocena, że ten ruch z próbą odwołania niezgodnie z procedurą 50 ambasadorów jest pewnego rodzaju odreagowaniem Donalda Tuska po sukcesie pana prezydenta Andrzeja Dudy w budowie tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Co to znaczy i jak rozumie Janusz Kowalski zwołanie szczytu Trójkąta Weimarskiego na piątek, no w zasadzie bezpośrednio po tej wizycie? Polski prezydent w tej chwili jest w drodze do Europy, będzie w Brukseli rozmawiał między innymi na tematy związane z bezpieczeństwem ze względu na 25. rocznicę wstąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, no i w piątek w Berlinie odbyć ma się posiedzenie Trójkąta Weimarskiego. Polski premier powiedział, że jeśli Paryż, Berlin i Warszawa wspólnie co do jakiejś sprawy są przekonane, to istnieje bardzo duża szansa, że uda się taką rzecz wprowadzić w Europie. Ja zawsze byłem sceptyczny wobec tego formatu Trójkąta Weimarskiego, ponieważ format Trójkąta Weimarskiego zawsze służył Niemcom i Francuzom, a nigdy Polsce. To był palc transmisyjny interesów francuskich i niemieckich do Polski, nigdy w drugą stronę. Być może teraz to się zmieni, być może ten nacisk Stanów Zjednoczonych i silniejsza polska pozycja spowoduje to, że będzie tam i również refleksja, szczególnie po stronie niemieckiej, bo Niemcy cały czas, chociaż się uśmiechają, to wstrzymują taką realną pomoc militarną dla Ukrainy i cały czas dociskają gaz w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej po to, żeby osłabiać chociażby zdolności obronne Polski. No bo jak inaczej można interpretować przyjęcie tych dyrektyw z Zielonego Ładu, które nakładają gigantyczne koszty na polską gospodarkę, na miliony polskich rodzin, zamiast przeznaczać pieniądze na budowanie silnej armii po to, żebyśmy się chronili przed Rosją, to eurokraci i Berlin chcą, żebyśmy finansowali zadania z Zielonego Ładu po to, żeby wzmacniać pozycję eksportową niemieckich firm. To jest kompletnie nieodpowiedzialne. W ogóle problemem Unii Europejskiej jest niemiecki egoizm. Niemcy są po prostu egoistami. Oni doprowadzili do wojny na Ukrainie, ponieważ gdyby nie Nord Stream 1, nie Nord Stream 2, to ani w 2014 roku, ani w 2022 roku nie wjechałyby czołgi na Ukrainę.
sprawach, które związane są z energetyką, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy no była w zasadzie od samego początku pod tym właśnie kątem analizowana. W tych sprawach prezydent Andrzej Duda prowadził rozmowy, zarówno tutaj w trakcie spotkań bilateralnych i w Kongresie, i w Białym Domu. Udzielił również wywiadu telewizji Bloomberg, agencji, jednej z największych, jeśli nie w ogóle największych gospodarczych agencji informacyjnych na świecie. No i ten wywiad, te słowa zostały zinterpretowane jako jednoznaczne wsparcie polskiego prezydenta dla amerykańskich inwestycji w atom. Z jakiego powodu ta sprawa no, stoi w poprzek niemieckich i francuskich interesów, skoro już rozmawiamy o Trójkącie Weimarskim, bo no, i Francuzi, i Niemcy w kwestiach dotyczących energetyki nuklearnej mają różne poglądy, ale to nie oznacza, że jedni i drudzy będą trzymali kciuki za to, aby Amerykanie w Polsce inwestowali w atom. To jest bardzo ważne pytanie, bo z jednej strony mamy zgodnie z polską racją stanu działanie pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, który wykorzystał wizytę w Stanach Zjednoczonych nie tylko na spotkania polityczne, ale przede wszystkim na jasny sygnał jego wielkiego wsparcia dla inwestycji amerykańskich w Polsce i inwestycji szczególnie w energetykę jądrową. No, pamiętajmy, że jednak energetyka jądrowa razem z CPK to jest ten obszar, który no, jest poddawany tak zwanym audytom przez rząd Donalda Tuska, co jest oczywiście bardzo szkodliwe, dlatego że wszystkie kwestie dotyczące strategicznych inwestycji infrastrukturalnych powinny być wyjęte z sporów politycznych i powinny łączyć wszystkie partie polityczne, a nie dzielić. Niestety Donald Tusk robi dokładnie tak jak w 2007-2008 roku, kiedy pamiętamy, wstrzymał budowę Baltic Pipe, bardzo ważnego projektu, który został dokończony między innymi z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Od 2015 roku ta dynamika wzrosła i został on zrealizowany za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Został opóźniony projekt związany z LNG przez Donalda Tuska. Za późno powstał i nie we właściwej formule, nie jako system czy instrument dywersyfikacji dostaw gazu, ale jako zabezpieczenie na dostawy gazu rosyjskiego, bo Donald Tusk realizował rosyjską politykę. I w tym sensie to jest bardzo pozytywne. Natomiast pytanie pana jest zasadnicze, czyli ja nie mam żadnej wątpliwości, że Niemcy zrobią wszystko, żeby w Polsce nie powstała żadna elektrownia jądrowa. O tym mówiłem już 3-4 lata temu, ponieważ ich interesy są jednoznacznie skierowane na to, aby Polska stała się importerem energii elektrycznej i kupowała energię elektryczną z Niemiec. Bez względu na to, czy ona będzie brudną energią, tak zwaną brudną energią, czyli z węgla brunatnego, bo proszę zważyć, no, Niemcy chcą, żebyśmy zamykali energetykę opartą na węgiel brunatny, a sami w tą energetykę cały czas inwestują, są największym, można powiedzieć, producentem energii elektrycznej z węgla w Europie. Ale z drugiej strony nie chcą popierać polskich aspiracji, jeżeli chodzi o atom. Natomiast Francuzi to jest inna sytuacja. Francuzi chcieliby w tym uczestniczyć i tutaj jest pole do geopolitycznego porozumienia, aczkolwiek ja jestem zdania, że partnerem numer jeden dla Polski powinny być Stany Zjednoczone z uwagi na program zbrojeniowy, z uwagi na obecność Amerykanów w Polsce. I proszę pamiętać, że dzisiaj następuje dopiero delikatny zwrot. Zobaczymy, jak trwały w Francji, jeżeli chodzi o kurs prorosyjski. Francja do tej pory była najbardziej prorosyjskim obok Niemiec państwem w Unii Europejskiej. No przecież pamiętamy Macrona, jego wypowiedzi sprzed jeszcze 3-4 lat, kiedy mówił o śmierci mózgowej NATO, kiedy atakował Polskę za nasze ostrzeżenia pod adresem Rosji. To Polska miała rację, ani Macron, ani nie Angela Merkel. Ja mam przed sobą wydanie wczorajsze, bo jest tutaj trzecia w nocy, no ale jeszcze nowego w kioskach nie ma, bo kioski są jeszcze zamknięte tutaj w Waszyngtonie, ale właśnie Washington Times, autorzy tekstu o wizycie polskiego premiera i polskiego prezydenta piszą w ten sposób. Polska jest w tej chwili w trakcie, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, ale myślę, że można to przetłumaczyć. Mammoth Military Spending Spree, że jest w jakimś mamucim szale zakupów uzbrojenia. Tak to chyba można przetłumaczyć. No i mowa jest zarówno o
czołgach M1 Abrams, o myśliwcach F-35, o systemach artyleryjskich HIMARS, które, jak tutaj wspominają autorzy, które pokazały swoją niszczącą siłę na Ukrainie, to broń, która odwróciła w pierwszej fazie losy tej wojny. I co ciekawe, w tym tekście wskazane jest, że zarówno prezydent, jak i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w tej sprawie mówią jednym głosem. Ja czytałem ten tekst kilkukrotnie i o ile pamiętam, to w tym tekście w ogóle nie pojawia się Donald Tusk, jakby człowieka nie było. Donald Tusk jest reprezentantem, przecież wszyscy o tym wiemy, innych interesów, interesów niemieckich w Polsce i nie mam żadnej wątpliwości, że będzie przeszkadzał temu programowi budowy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No tak robił dekadę temu i tak będzie robił w tej chwili. Oczywiście sytuacja geopolityczna się mocno zmieniła na niekorzyść bezpieczeństwa w całej Europie i to powoduje, że jego działania są ukryte, ale w mojej ocenie i taką tezę postawiłem dzisiaj. Ruch z próbą odwołania 50 ambasadorów, czyli taki, można powiedzieć, dewastacja polskiej polityki zagranicznej na całym świecie, jest odreagowaniem sukcesu prezydenta Andrzeja Dudy. Ale tutaj należy podkreślić przede wszystkim rolę pana ministra Mariusza Błaszczaka, który budował tą mapę drogową sojuszu militarnego i zakupów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz właśnie się dopinają te kontrakty, które były planowane przez pana ministra, wicepremiera Mariusza Błaszczaka przy wsparciu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który, proszę pamiętać, jeszcze przed tą drugą inwazją Rosji na Ukrainę postawił bardzo mocno na bardzo ważną ustawę, czyli ustawę o obronie ojczyzny, a wszyscy wtedy jeszcze mieli wątpliwości po stronie opozycyjnej. Innymi słowy, kwestia bezpieczeństwa i kwestia zbrojeń powinna być wyjęta spod sporu politycznego, ale chcę jeszcze powiedzieć o drugiej stronie. Uważam, że bardzo istotne również jest dopięcie wszystkich kontraktów zbrojeniowych również z Koreą Południową, dlatego że to też jest nasz sojusznik euroatlantycki, sojusznik Stanów Zjednoczonych i budowa z Koreą Południową dobrych relacji leży jak najbardziej w polskim interesie, tym bardziej, że Korea Południowa również, firma koreańska, jest partnerem drugiej elektrowni jądrowej, która też powinna powstać, też powinna być dokończona. Jedna przez Amerykanów realizowana, druga przez firmę koreańską. To leży w interesie Polski i to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli zaplanował pewnego rodzaju korelacje między inwestowaniem w energetykę jądrową a zakupami zbrojeniowymi, to jest właśnie myślenie strategiczne. To jest właśnie coś, co jest solą w oku Niemców, ale i również Francuzów, bo pokazujemy, że jesteśmy podmiotem w Unii Europejskiej, podmiotem w Europie, mamy samodzielną swoją pozycję. I w tym sensie ostatnie zdanie, bardzo trzeba powściągliwie patrzeć na te plany, próby wybicia zębów suwerennej polityce Polski w zakresie zbrojeń. Tym planem oczywiście jest próba powołania komisarza do spraw obronnych w nowej Komisji Europejskiej, która to próba ma doprowadzić do tego, że Polska miałaby związane ręce, na przykład jeżeli chodzi o zakupy zbrojeniowe czy własną politykę. Nie możemy na to pozwolić, tu musimy bronić swojej własnej suwerenności i naszej polityki, czyli na przykład sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. To ja spytam, ja spojrzałem na to, co pisze w tej chwili w porannych swoich depeszach agencja Bloomberg po wywiadzie, jakiego udzielił prezydent Andrzej Duda tutaj w Waszyngtonie. No i agencja pisze o takim kryzysowym spotkaniu w sprawie Ukrainy, które zwołuje Olaf Scholz z Emmanuelem Macronem i Donaldem Tuskiem, że to piątkowe spotkanie ma być następstwem rozmów Donalda Tuska z prezydentem Bidenem. Donald Tusk mówi, że Warszawa, Berlin i Paryż są kluczami do przyspieszenia tej pomocy. Jak to skomentuje Janusz Kowalski? No proszę zważyć, że Donald Tusk musi jechać do Berlina i wyspowiadać się Niemcom i Francuzom, które do tej pory, co trzeba zawsze podkreślać, były bardzo mocno prorosyjskie i hamowały wszelkiego rodzaju projekty wzmacniające Unię Europejską i Europę przed relacjami z Rosją. No to przecież i Macron, i Angela Merkel, i sam Olaf Scholz
byli nastawieni na bardzo mocną strategiczną współpracę z Rosją. I w tym sensie oczywiście trzeba bardzo powściągliwie, ale jednak śledzić działania Donalda Tuska, by nie zaszkodził po prostu w czasie tych rozmów temu sojuszowi, który był budowany właśnie za czasów Prawa i Sprawiedliwości, który jest realny. Nie ma żadnej armii europejskiej. Nigdy taka armia nie powstanie. Są wyłącznie siły zbrojne NATO i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które gwarantują nam bezpieczeństwo. I ta strategiczna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest w naszym interesie. I w tym sensie naprawdę uważam, że wielkim zagrożeniem tutaj mogą być ambicje poszczególnych polityków. Chodzi szczególnie również o Radosława Sikorskiego w kontekście Ale to ja jego spytam o to, panie pośle. Bo Radosław Sikorski, i pytaliśmy o to tu w Waszyngtonie prezydenta Andrzeja Dudę, i również tu w Waszyngtonie wypowiadał się na ten temat Radosław Sikorski kilka tygodni temu, pytany przez telewizję PBS o to, czy europejska polityka obronna ma być polityką realizowaną obok Paktu Północnoatlantyckiego. Radosław Sikorski udzielił odpowiedzi, którą no, w najlepszym wypadku można nazwać wymijającą, bo stwierdził, że ta europejska polityka obronna miałaby zostać zbudowana w harmonijnej współpracy czy w harmonijnym porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. On nie stwierdził wyraźnie, że europejska ta doktryna, polityka obronna ma być działaniem wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego. No na pytanie, czy jest poza, powiedział, że przede wszystkim w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei prezydent Andrzej Duda powiedział wyraźnie, tak, współpraca europejska obronna, proszę bardzo, ale wewnątrz Paktu Północnoatlantyckiego. Czy to znaczy, że my mamy w Polsce dwie różne koncepcje tego, czym ma być ta europejska obrona, albo raczej, czy w Europie są dwie różne koncepcje? Jedna działania wewnątrz NATO, druga działania obok NATO, budowania, przepraszam, że to powiem, NATO bis, Anno Domini 2024. No dokładnie, jest tak jak pan powiedział, szanowny pan redaktor, są dwie koncepcje, nawet nie w Polsce, tylko w Berlinie, ponieważ jest to koncepcja niemiecko-francuska, czyli budowy takiego NATO bis i budowy pewnego rodzaju spektrum, które będzie z poziomu Komisji Europejskiej ograniczało suwerennościowe polityki państw członkowskich, takich jak Polska, jak państwa bałtyckie, jak chociażby Rumunia, która tutaj powinna być naszym głównym sojusznikiem. Jest jeszcze gorzej, ponieważ jesteśmy w przededniu problemu polegającego na tym, że polityka bezpieczeństwa Polski może być położona na ołtarzu ambicji politycznych, niespełnionych ambicji politycznych Radosława Sikorskiego. Nie jest żadną tajemnicą, że Radosław Sikorski i jego wielkie ego musi być zaspokojony jakimś wielkim stanowiskiem w strukturach międzynarodowych. To jest rzecz, do której dąży. I teraz, szanowny panie redaktorze, obawiam się, że ta cała koncepcja, która jest również suflowana przez Polskę jako koncepcja niemiecka, tworzenie takiego stanowiska, czyli komisarza do spraw obrony czy zbrojeń w Komisji Europejskiej, to po pierwsze jest koncepcja osłabienia pozycji Polski w Unii Europejskiej po to, żeby zabrać tam chociażby ważne komisje do spraw rolnictwa. To jest jedna sprawa. A z drugiej strony dać nam taką propozycję, która będzie wybijała suwerennościową politykę Polski, zęby naszej suwerennościowej polityce w zakresie zbrojeń. Po to, żeby Radosław Sikorski został tym komisarzem. I to niestety jest scenariusz bardzo realny. Trzeba o nim głośno mówić, bo tego nie usłyszymy ani w TVP, ani w TVN, że koncepcja, która dzisiaj jest w głowie Radosława Sikorskiego, to jest koncepcja osłabiania NATO. To jest koncepcja pójścia w jakąś kompletną złudę budowy NATO bis w ramach Unii Europejskiej, jakichś sił zbrojnych, które nigdy po prostu nie powstaną. A w istocie ma ta koncepcja doprowadzić do osłabienia polskiego potencjału militarnego. I w tym sensie słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy są niezwykle ważne. Absolutnie Polska powinna wyłącznie stawiać na NATO, na współpracę w Sojuszu Północnoatlantyckim, a wszystkiego rodzaju sygnały świadczące o tym, że Donald Tusk i Radosław Sikorski chcą, mogę powiedzieć, sprzedać Polskę w kontekście zbrojeniowej polityki suwerennościowej za jakieś stanowiska w Brukseli, powinny być natychmiast ucinane. O tym trzeba mówić głośno. Uważam, że ten projekt
projekt jest w głowie Radosława Sikorskiego, że chce po prostu zostać komisarzem do spraw obrony po to, żeby poprzeć niemiecko-francuską koncepcję budowy w opozycji do Stanów Zjednoczonych NATO bis. A co to oznacza? Jest to gigantyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Tylko i wyłącznie NATO, tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone są gwarantem polskiego bezpieczeństwa, a nie ambicje Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska. I w tym sensie to spotkanie z Niemcami i Francuzami ma służyć wypracowaniu koncepcji antyamerykańskiej przez Donalda Tuska. Tak uważam. Spotkanie. Nie słyszę pana redaktora. Oczywiście. I w tym sensie, szanowni państwo, wizyta Andrzeja Dudy, który z jednej strony potwierdził ten program zbrojeniowy, który był realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który musi być dopięty po to, żeby nasze bezpieczeństwo w kontekście Unii Europejskiej i ich planów osłabienia polskiego potencjału militarnego w kontraktach z Amerykanami było realizowane. I to są bardzo poważne pozytywy tej wizyty. Tak samo jak i pozytywem jest oczywiście potwierdzenie wielkiego wsparcia ze strony pana prezydenta dla programu nuklearnego, czyli budowy silnych elektrowni jądrowych na terenie Polski i przez Amerykanów, i przez Koreańczyków, a w zasadzie przy partnerstwie z tymi państwami. I w tym sensie, szanowni państwo, to, o czym będziemy mówić w ciągu najbliższych tygodni, no to będzie pewnego rodzaju napięcie pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem rządowym, ponieważ jednak Donald Tusk i Radosław Sikorski bardziej skupieni są na polityce realizowanej w agendzie z Niemcami i Francuzami. I próba osłabiania Stanów Zjednoczonych jest jednak wpisana w DNA i Radosława Sikorskiego, i Donalda Tuska. I w tym sensie bardzo istotne jest to, aby stać na straży realnych interesów Polski, a tym realnym interesem jest wzmacnianie NATO, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i odrzucanie wszelkiego rodzaju pomysłów na osłabianie polskich zdolności zbrojeniowych. I w tym sensie trzeba podziękować rolnikom, którzy mówiąc nie Zielonemu Ładowi, który osłabia zdolności finansowania zbrojeń w Polsce, walczą również o nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale również bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w wymiarze militarnym. Ponieważ ja uważam, że Polska powinna każdą złotówkę przeznaczać nie na Zielony Ład, tylko na nowe czołgi, na nowe zbrojenia, po to, żeby Rosja nigdy nie zaatakowała Polski. Nie słyszę pana redaktora, niestety.